Witamy w wiadomościach futbolowej Ligi Szóstek i witamy po ostatnim tygodniu rozgrywek. Omówimy sobie ten ostatni tydzień rozgrywek, ale też pomówimy o rozczarowaniach, plusach, minusach tego obecnego sezonu. FC Poznań FC dwa mecze rozgrywało w tym sezonie, w tym ostatnim tygodniu. Z Oświecenia wygrało i ostatni swój mecz rozgrywało z Rzymą Siermięgą. Tutaj niestety porażka. Bardzo, można powiedzieć, podobne mecze z FC Poznań FC. Z tą różnicą, że w pierwszym spotkaniu FC Poznań FC przegrywało, musiało gonić wynik, w drugim to zawodnicy w białych strojach byli na prowadzeniu i Rzymuła goniła. Mecze zakończyły się odwrotnymi wynikami. FC Poznań FC w pierwszym spotkaniu Oświecenia pokonało 6-5, no a w drugim przegrało 7-8, mimo że w tym spotkaniu bodajże prowadziło już 7-3. Natomiast trzeba powiedzieć, że dla FC Poznań FC to jest bardzo udany sezon, mimo tej porażki z Rzymułą. Jeśli już mamy mówić o plusach z tego sezonu, to bez wątpienia FC Poznań FC takim plusem jest. Dodatkowo korona króla strzelców dla Mateusza Węża, a więc też indywidualny sukces tego zawodnika. Tak, no i utrzymuje wysoką formę, od niego dużo w FC Poznań FC zależy. Myślę, że zespół trochę może żałować tej porażki z Rzymułą, bo wtedy tylko 3 punkty za Grodzinkiem by się znalazła ta drużyna. Natomiast i tak udany sezon. Podobnie zresztą jak dla Rzymu, która zgromadziła tyle samo punktów, co właśnie Poznań FC i Remis. No, gdybyś powiedział przed sezonem Rzymu, która gdzieś tam nie wiadomo było, czy wystąpią, powiedział, że zajmą 6 miejsce, no to każdy by pewnie popukał się w głowę i raczej typował ich jako głównego kandydata do spadku. Tak, Rzymuła w tym tygodniu poprawiła sobie humory tym zwycięstwem z Poznań FC, bo wcześniej przegrała z 34, no to była porażka planowa. Co prawda pierwsza połowa całkiem niezła Rzymuły, no ale w drugiej 34 udowodniła swoją wyższość, no i wygrała ostatecznie 8-4. To był jeden z wtorkowych meczów, równolegle toczyły się spotkania TB Edukacji z Gozenitem i Olimpy ze Słonecznym Geo. Nie powiedzieliśmy o najważniejszym przecież. Tak, natomiast trzeba powiedzieć, że to były wtorkowe mecze, walka o medale. Zapraszamy po pierwsze na magazyn FLS Weekend, tam będzie materiał i pod lupą, i wywiad z Radosławem Targoszem, mistrzem FLS. No a teraz zobaczmy sobie kilka ujęć z tego materiału pod lupą, jak przebiegał właśnie wtorkowy mecz. Katar, bo kawa powiedział, że jest szybszy. Zobacz, to czemu nie chce się zmierzyć? Jeden, jeden! Krzysiek, Krzysiek! Jeden, jeden! Nie daj się! Dawaj teraz! Ostaw! Brawo! Skocz! Aha, brawo! Świat, proszę. Nie no, bez taki. Ile jest? 1-0. Dobrzy są. Nie. Bliżej! Słabi. Ale my jesteśmy jeszcze gorsi. Stój do końca! Oliwa zawsze sprawiedliwa! Panowie, to prawda, że Filip Czagi Dąbrowski woli Przew w następnym sezonie? To nieprawda. Zaprzeczam. Na pewno? Jakieś transfery się szykują? Na pewno, ale to jest tajemnica. No i mamy już mistrza futbolowego. Edukacja znowu na tronie w koronie. Tak, Gozenit nie był łatwym rywalem. Można było się zastanawiać, czy ponownie zabierze faworytowy punkt, tak jak to zrobił z 34 w poprzednim tygodniu. Były momenty, w których mógł odwrócić losy spotkania. Ten rzut karny przy stanie 3-2 dla TB Edukacji. I naprawdę Krzysiek powinien te rzuty karne ćwiczyć, no nie on co osobiście, ale ćwiczyć, zarządzić tak. Bo przecież mistrzostwa Polski rzut karny, teraz rzut karny, doszliby na 3-3. Mistrzostwa Polski dwa niestrzelone, tak? Znaczy tak. Łącznie 3. Teraz doszliby na 3-3 i te był zdenerwowany, więc... Zewce Poznań FC też przecież rzut karny jest strzelony przez Katarzyńskiego. Tyle pecha, że... I z Poznań FC i tutaj w super trafiony, tak więc... A tu naprawdę, jakby doszli na 3-3, te edukacja coraz mniej czasu, nerwy, tamci by troszkę
No, uwierzyli pewnie. Tak, uwierzyli. Więc, no. No, mogło być jeszcze bardziej ciekawie niż było, no, ale ostatecznie ta edukacja wygrała różnicą 2 goli. Została mistrzem, jako jedyna zdobyła w lidze ponad 100 bramek. Dużo goli też straconych, tak. O tym też Radek Targosz mówił. Tak, natomiast ogólnie trzeba powiedzieć, że faworyt wygrał. To był przez wielu, może nie przez nas konkretnie, natomiast to raczej na zasadzie takiej przekory te typy były. To był główny faworyt, wydaje się, i on wygrał mistrzostwo. Można się zastanawiać, czy w dobrym stylu. Kilka meczów wygrywanych jednak nieznacznie, 2 bramkami choćby z Piratami z Karaibów, ja też myślę, 2 bramkami że, z Ambergold. To oczywiście no, nie było naszym celem, natomiast dobrze dla TB Ducati, że z Oliprą grała ten pierwszy mecz. Bo pewnie z tą Oliprą pod koniec sezonu no to już i było. I wtedy miała problem przecież, tak. Że wygrała tylko jednym no, bodajże golem. 5-3 bodajże. Czy tak, bo to w samej końcówce podwyższyła. Tak. Więc no, rzeczywiście mogłoby być różnie. Olipra w tym tygodniu no, bez problemów ograła osłabione słoneczne GO 19-0 i tym samym przypieczętowała sobie brązowe medale. I to jest niewątpliwie plus. Plus, natomiast nie jest to też jakieś wielkie zaskoczenie, bo jednak po tych wzmocnieniach między sezonami można było się spodziewać, że Olipra będzie wysoko. Pytanie było tylko takie, czy na tyle będzie mocna, by znaleźć się na podium, czy nie. Okazało się, że Olipra na tyle mam wrażenie, mocna była. Jest bardzo fajnie zbilansowana ta drużyna, jeśli chodzi o potencjał ofensywny i defensywny. Tam każdy generalnie wie, co ma robić. I jeśli miałbym z tych drużyn czołówki wybierać drużynę, która taktycznie najlepiej gra, to chyba bym postawił na Oliprę. No, mogłyby o tym świadczyć mecze chociażby właśnie z 34, no, ten z czwórką najbardziej mi zaimponował. Gdzie rzeczywiście no, bronili się kapitalnie, mają do tego świetnego bramkarza, więc rzeczywiście no, to jakby mogłoby być potwierdzenie Twoich słów. No i zobaczymy w kolejnym sezonie. Olipra ma być podobno jeszcze mocniejsza. Środek tabeli, Rapis niestety w tym tygodniu nie grał, natomiast grał Ambergold z Etanolem i ten mecz swój wygrał. Ambergold wygrał z Etanolem. Etanol w tym tygodniu, no na szczęście można powiedzieć, że rozegrał 2 spotkania, bo wiemy, że ten zespół miał problemy też w poprzednich tygodniach, jeśli chodzi o kadrę. Teraz z Amberem co prawda przegrał i Amber no, chciał wskoczyć do górnej części tabeli tym zwycięstwem, no to się ostatecznie nie udało. Nie była to taka bardzo wyraźna przegrana. Tak, mimo tego, że skład był liczniejszy niż Etanol z Jokerem się pojawił na to spotkanie, to jednak nawiązał walkę, mimo że w pewnym momencie no, przegrywał już bardziej zdecydowanie. Natomiast Etanol przede wszystkim nie zakończył sezonu bez zwycięstwa, bo w poniedziałek rozgromił AKS Kabaret 15-1. No i to był chyba jeden z nielicznych razów, gdzie widzieliśmy rzeczywiście ten Etanol taki z poprzedniego sezonu, czyli grający z werwą, zmotywowany na maksa i nie dający rywalowi no, ani chwili wytchnienia. Na następnych miejscach Homebroker, Oświecenia. No to są zespoły, które no, Oświecenia do ostatniej chwili, no, może nie do ostatnich chwil, ale gdzieś tam bardziej patrzyło się na to, żeby nie spaść. Znaczy Oświecenia, Homebroker to były zespoły, które praktycznie były pewne utrzymania. No a te niższe pozycje są jakby pokłosiem kiepskich wyników w ostatnich tygodniach. Homebroker, Walkover był przecież kiedyś na 4. miejscu. Tak, natomiast potem kłopoty kadrowe, Walkover tak. I ogólnie kiepskie wyniki. No i myślę, że Home może nie jest rozczarowaniem, bo jednak Beniaminek. No, rozczarowaniem jest postawa defensywy Home, gdzie 100 goli ponad straconych. Natomiast myślę, że jeśli mówimy o rozczarowaniach, no to jednak Rafis, 7. lokata, tak jak mówiliśmy przed tygodniem, zespół przyzwyczaił zawsze do walki o medale. No i jednak ten Etanol za te walkowery, Piraci, no to też te walkowery, no to zawsze się jakby są, można powiedzieć, plamą na honorze, no bo oddanie meczu bez walki, no to jest zawsze rozczarowanie dla nas i więc z tego względu i Etanol, i Piraci myślę, że są takimi rozczarowaniami w tym sezonie. Natomiast nie mówiłbym w kategoriach rozczarowania o Kabarecie. Bo jednak no kabaret, no to jest kopciuszek, można powiedzieć, tak, no w tym składzie. I ta forma z ostatnich tygodni, gdyby ona była od początku i ten skład osobowy był od początku, to na pewno ta drużyna miałaby więcej punktów. Tak, więc o AKS-ie na pewno nie można mówić jako rozczarowaniu. On był skazany tak naprawdę na kierunkowy 0-13 i fakt, że tego się udało uniknąć, no to jest sukcesem tej drużyny, bo nikt się nie spodziewał wielkich rzeczy. Natomiast to też świadczy o tym, jak wielki sukces odniosło Ponad Lewce, które też przecież zostało przesunięte z Ligi B z 3. miejsca do Ligi A, a wylądowało na 5. lokacie, więc no to niejako pokazuje wielki sukces Ponad Lewce.
To wszystko. Przed nami szóstka tygodnia. Dziękujemy za uwagę w tym sezonie i widzimy się już w następnym.